Jeśli chcecie zobaczyć odcinek, w którym będzie bardzo dużo ładnych, dużych płoci, to dobrze, żeście trafili. Nie zapomnijcie na samym początku zostawić łapkę w górę oraz subskrypcję i zapraszam Was na kolejny odcinek na kanale Giętka Wędka. Michał ciągnie jakąś kolejną rybę, no łoi mi dubsko, jak nie z dzisiejszego dnia. Ze śniadania wpadła następna ryba, niestety jest znowu u mnie, nie u Kamila. To chyba... Słuchajcie, mam i ja. A coś miałem mówić i zapomniałem, co miałem mówić. Politycznych ludzi masz, bo mamy jeszcze miejsce i tak. No, o, już tam mi się rozkłada. Wiecie, co mnie cieszy z tego wszystkiego? To, że mi zaczęły brać, a Michałowi już nie. Ale płoć, jop! Powoli, powoli, powoli. Ja. Ale żeś dowalił teraz. Ale płotka. Dowoliła to ona, że wzięła. No. Wam wszystkim, witamy Was na kolejnym odcinku na kanale Giętka Wędka. Przed Wami Kamil. Ja. Czyli? Michał. Już lepiej. Cześć, jestem Michał. Siema, Eniu. Dobry młodzin. Lapika. Znajdujemy się nad rzeką Nysa, Kłodzka w Nysie. Ponownie z tego względu, że jeszcze mamy zamarznięte zbiorniki u nas. Jest wcześnie rano, bo jest już dopiero po godzinie 4. A jesteśmy tutaj z tego względu, że jest tutaj jasno, jest dużo lamp nad wodą, również są one rozmieszczone, bo jest ścieżka dla spacerowiczów. A bo zresztą, jak możecie sami zobaczyć, no jest wystarczająco jasno tutaj w Nysie, żeby można było widzieć nawet szczytówkę. I powoli zaczynamy się zbierać. Jesteśmy już rozłożeni. Na pewno Michał jest już rozłożony z tego względu, że złowił już nawet pierwszą rybę takiego niewielkiego leszczyka. Mniejsze ryby będziemy przytrzymywać w siatce, jak będą jakieś większe, to zobaczymy, co będzie się dalej działo, czy będziemy je przytrzymywali, czy nie. W każdym bądź razie jest inaczej niż było wcześniej, z tego względu, że jak byliśmy tutaj 2 tygodnie temu, to woda była bardzo leniwa i powolna. Dzisiaj, z tego względu zapewne, że przyszło ocieplenie i zapowiadają duże ocieplenie, spuszczają ze zbiornika Nyskiego oraz od Muchowskiego wodę, żeby przyjąć tą wodę, która będzie schodziła z gór, jak będzie topniał śnieg. A tego śniegu jest dość sporo u nas w górach. I dlatego ta woda tutaj troszeczkę tak pędzi. Michał ma 70-gramowy koszyk z kolcami. Dopiero wtedy udało mu się zatrzymać go w miejscu, które wyznaczył, że będzie właśnie w nim wędkował. Ja się muszę przygotować do tego wędkowania z tego względu, że nie byłem świadomy tego, że ta woda będzie tak mocno płynęła. Dlatego użyję dużo gliny, dodam troszeczkę bentonitu, a mam też ze sobą jokersa mrożonego. Wyciągnąłem go z zamrażarki, on już odtajał, rozpraszaczem go, wezmę sobie troszkę rozpraszaczem, rozdrobnie będę dodawał do zanęty, do koszyczka, jak będę wędkował i do wstępnego nęcenia. Również pinka białe, czerwony, no i glinę, jaką dzisiaj mam, to jest mieszanka klubowa Jezioro i zanętę, jaką będę używał, to kolejna mieszanka z Genloga z przeznaczeniem na płocie, bo dalej mam nadzieję, że uda mi się złowić fajną, dużą płoć. Chociaż ostatnio udało mi się złowić 33 cm, to już jest coś, jeśli chodzi o płotkę, ale był tutaj Jurgas 2 dni temu i złowił 37. Wcześniej był tutaj jeszcze, złowił 40 cm, więc moje oczekiwania są troszeczkę wyższe. Nawet 41 można powiedzieć, medalowa, bardzo się cieszę. Właśnie za chwilę ją Wam zaprezentuję. Jurgas nad wodą, hej!
ice in my veins. I've been driving this train, years in this lane. There's no stopping this flame, cause I came to the game and I changed it to play how I like, rearranged it to my own domain. Yeah, I got what it takes, made lots of mistakes, taking shots, skipping breaks, feeling lost, feeling great, popping off, singing straight, never stopped, never changed. All the squad here to play, and I've got something to say, yeah. Takie niewielkie sitko, ono naprawdę grosze kosztuje, ze 20 zł, że maksymalnie pomaga nam oczyścić nasze robaki, pinkę oraz białe, co byśmy tam nie mieli, wszystko co znajduje się w trocinach, bo te trociny co są w tych robakach mogą nam pokrzyżować trochę szyki z tego względu, że windują bardzo do góry te trociny. A mi zależy na tym, żeby wszystko leżało na dnie. Słuchajcie, u Michała kolejna ryba. Już teraz większy leszczyk. Słuchajcie, dzisiaj będzie dobry dzień na wędkowanie, zobaczycie. Brawo, siedzi. Jestem z ciebie dumny. Odsypuję sobie troszkę zanęty do kuwety. Ale ani tutaj w wiaderku, ani tutaj w kuwecie nie ma żadnych robaków. Jeszcze nie ma robaków. Dlaczego? Zaraz wam wszystko wytłumaczę. Robaki mam tutaj przygotowane. Jak widzicie, jest tutaj nasz Jokers, białe, pinka, czerwonych nie wyciągałem. Na razie później ewentualnie dodam. Pierwsza zanęta, którą tutaj mam, następne nęcenie, zrobię z tego 4-5 wałków, które podam w miejscu, gdzie będę wędkował. I zobaczcie, biorę sobie szczyptę Jokersa, szczyptę pinki, dam ze dwie i białych. I to będzie moja mieszanka na pierwsze wstępne nęcenie. To wszystko muszę podać do wody od razu. I następnie, jak już będę miał pustą tą kuwetę, jak będę miał już pustą, dosypię drugą część mojej zanęty tutaj i będę już wkładał te robaki bezpośrednio do koszyczka, którym będę nęcił. I będę widział, czy jak będę dodawał pinkę, będzie brał mi leszczyk albo płotka, czy jak będę dodawał może białych, będą mi brały leszczyk lub płotka, a może Jokers i będzie mi brał leszcz oraz płotka. Jak widzicie, wałki już są gotowe, bardzo mocno je zbiłem, z tego względu, że jest duży uciąg. Mam nadzieję, że szybko nie puszczą. Wałeczek załadowany nabój, zaczopujemy od spodu. Zobaczyć, zaczopowany już jest. No i leci do wody. Trzeba coś łowić. Łowił będę na takie koszyczki 40-gramowe z kolcami. Zobaczcie, Michał złowił płotkę nawet ładną. Już mnie leje dzisiaj jak diabli. Bo ja mam na razie jednego małego leszczyka i to jeszcze go z wody nie wyciągnąłem, bo mi spadł. Bo nie chciało mi się użyć podbieraka. I jeden zestaw zerwany. Jak mogliście zobaczyć, Michał mnie spunktował, jeśli chodzi o początek tego dnia, ale ja się tak łatwo nie poddam, jeszcze uda mi się coś złowić. No łowimy dopiero gdzieś godzinę. Ja się bardzo długo rozkładałem, bo około godziny, a Michał, można powiedzieć, jak przyszedł, to tak zarzucił od razu wędki i od razu raz leszczyk mały, później duży leszcz, następnie płotka bardzo ładna, duża. No a ja na razie tylko kilka zaczepów, jeden leszczyk, który spadł. Spokojnie, dzień się zaczyna, woda zaczyna odżywać. Ten uciąg, powiem wam, nie pasuje mi za bardzo. Lepiej mi się tutaj wędkowało, jak tego uciągu nie było. Ale niby przy tym uciągu większe ryby biorą. Więc zobaczmy, jak się zakończy dzisiejszy dzień. Zobaczcie, jak sobie sprytnie wjechali.
No tam jest droga i też o tym myślałem, żeby tak zjechać. Ale nie wolno tam zjeżdżać, ale wypakują się i polecą sobie, odstawią auto gdzieś na parking. I my chyba też tak będziemy robili. Michał ciągnie jakąś kolejną rybę, no łoi mi dupsko, jak nie z dzisiejszego dnia. No ale cóż poradzimy, no. Jak nigdy. Niestety, no tak to bywa. I wędkujemy blisko siebie. I ja nie mogę się dobrać do ryb, a ty coś fajnego masz, co nie? No. Tylko nie zepsuj. Jak słychać, hamulec. No, hamulec pracuje. Chodzi. Może być płoć, bo fajnie bije. Taka fest płoć duża? Te reszcze tak nie biją jednak. Ty, ale płocisko. Ja. Ty, chyba rekord więcej niż 33 chyba będzie miała. Ale płocisko, ja cię kręcę. Idziemy ją zmierzyć. Słuchajcie, patrzcie, przecież to jest taka gruba płoć. Jaka wielka. Łowię cały czas jakieś drobne ryby. Dlatego do koszyczka teraz, zobaczcie, pójdzie biały robak. Nabijemy i założymy też białego robaka na haczyk wraz z pinką czerwoną jedną. Mam nadzieję, że to się sprawdzi. Co mogę wam ciekawego powiedzieć? Michał mnie tak dzisiaj złoił, że to jest masakra normalnie. Mam jakieś drobne ryby, niewielkie, krąpia chyba największa ryba, 20 cm. A na chwilę obecną nic kompletnie ciekawego, nic. A on, piękne płocie, piękne leszcze. A u mnie kicha. Co ty tam ciągniesz? Znowu masz ryby. Spadło. Spadła. A było coś Przypoń fajnego. Się zerwał. Co? Przypoń się zerwał. No. A jak? Za mocno ciągnął. A jaki miałeś tam przypon? Dwunasteczka. A ja też dwunastkę teraz założyłem, cieńszą. I za mocno szarpał. Słuchajcie, mam i ja, mam w końcu, widzieliście, wymieniłem haczyk, cieńszy dałem drucik, przypon dwunastkę i coś tam fajnego będzie. W końcu. Ale walczę. Dobra, już kamyczki minęliśmy, najgorszy chyba moment. Kurde, no, coś fajnego tam jest. Leszczyk. Ale nie jest taki super jakiś wielki, tylko prąd jest na tej rzece i dlatego tak się wydaje, że był jakiś nie wiadomo duży. No i koszyk oczywiście ciężki. No ale w końcu coś. Michał się ze mnie cały czas śmieje, że nic nie łowię, że on łowi, więc ja też coś złowiłem. Ale nie wiem, czy widzisz, znowu się poziom wody podniósł. Nie, jest taki sam, mi się wydaje. Podniósł się, bo tu kamienie było już widać. A, nie próżnuje. Gonię już go, gonię go. No, Michał teraz nic od godziny chyba nie złowił. Ale mnie nie było 40 minut. A ja już tutaj coś znowu targam. Chyba mamy ładną płoć. No, jest, mam też. Mam. Kurde, bestia. Ale grubiutka, piękna. Zobaczcie sami. Jest już chyba z 12 osób tutaj dookoła, więc jakbyśmy przyjechali o godzinie 7, już byśmy nie usiedli w tym miejscu, gdzie siedzimy i Michał by nie połapał tak dużo pięknych ryb. Prawda? Prawda. No, widzisz. To wszystko moja zasługa. Najlepsze jest to, że mieliśmy o 4:30 wstać, a o 5:30 spotkać się w Kłodzku. A my już tutaj byliśmy o godzinie 4. 4 z groszem byliśmy już tutaj na miejscu, z tego względu, że Michał miał kurs w nocy po drugiej, zadzwonił do mnie, mnie obudził, mówi: Kamil, chodź, jedziemy, już co będziemy robić, nie opłaca się już spać, zbieramy się, jedziemy. Co się cieszysz? No i ja się wziąłem, pozbierałem. No i żeśmy przyjechali, no i tak to wyszło, no. Nie dość, że mnie obudził, nie dał mi się wyspać. Połowił piękne ryby i sporo tych ryb.
Za to teraz a ja jestem poszkodowany z tego względu. Za to teraz nic nie łowi. Woda opadła co najmniej 15 cm i się troszeczkę zmieniły warunki, ale ja za to miałem już brania po tym, jak zmieniłem przypon sobie. Dałem troszeczkę krótszy, miałem wcześniej 80 cm, założyłem teraz 50 cm, dałem igiełkę z Genloga, wam pokażę, jakie użyłem haczyków, o numerze 16 to są. Mówiłem wam, że 18, ale to jest 16, później zwróciłem uwagę. I to są właśnie bardzo fajne podfeder haczyki, bo dobrze się leszcze wpinają. Mają takie zakrzywienie, właśnie taką krzywiznę inną niż większość haczyków, które posiadam na chwilę obecną. I są bardzo cieniutkie. Jest to cieniutka igiełka. No, na duże ryby niestety się nie będą nadawały, bo mogą się wyprostować lub złamać. Ale jeśli chodzi o takiego leszcza, o taką płoć, to będą idealne. Wiecie, co mnie cieszy z tego wszystkiego? To, że mi zaczęły brać, a Michałowi już nie. Mam leszcza. Ale tak dziwnie go mam. To się nie liczy, musisz go wypuścić. Wszystko się liczy na patelnię. Patelnię. Zobaczcie, kolejna rybka. Ale płoć, jop, powoli. Ja pierdziele. A to nie jest jaś? Ty to już nie jest jaś czasami? To jest płoć. Jaka wielka. Ja. Ale żeś dowalił teraz. Ale płotka. Dowaliła to ona, że wzięła. No. No i Michał teraz to już dowalił, także szok. Zobaczcie. Jaka wielka... Gdzie rękę mi tu dajesz? Daj mi nareczkę. Zobaczcie, jaka potężna płotka. Ja pierdzielę. Ile? 36,5 cm. 36,5 cm złowił płoci. Ale zdolniacha jesteś. Dobra. Weź się tu ładnie pokaż. Nie podnoś jej wysoko. Tak, żeby jej nie spadło. Ojejku. Powoli zaczynamy się już zbierać do domu, z tego względu, że chyba nawet żeśmy już limit zrobili w siatce, mamy tylko jedną siatkę, więc trzeba te ryby wypuścić. Chociaż ty jednego dużego leszcza wypuściłeś. Trochę ryb udało się złowić, zaraz zobaczycie, jakie piękne płocie powpadały. I powiem wam, że ta zonęta z Genloga na płocie jednak się sprawdziła dzisiaj. Mieliśmy potwierdzenie, bo wędkowałem na nią ostatnio na filmie, w tym miejscu. I trafiła się bardzo ładna płoć, 33 cm. No i dzisiaj Michał, można powiedzieć, pokazał klasę, chociaż miał tą zanętę z poprzedniego wędkowania mrożoną. Ja miałem dzisiaj na świeżo, ale też dobrałem się do płoci, bo też jedną większą złowiłem. Mam nadzieję, że filmik wam się podobał. Nie zapomnijcie zostawić łapki w górę oraz subskrypcji. No i oczywiście wypuśćmy te ryby, które żeśmy złowili. Słuchajcie, zakończyliśmy właśnie wędkowanie. Pokaż to największe płocie, jakbyś mógł. 36,5 cm płoć. Piękna. Zobaczcie, jakie te płocie są przepiękne. Super, elegancko. Brawo, Michał. Byś pokazał klasę tym razem. Chociaż raz się udało. Pięknie. Większość ryb tych większych należy właśnie do Michała. Ja tam złowiłem jedną większą płoć i jednego dużego leszcza. Tego Michał największego też złowił. Ryby no, reszta wypuszczamy. To drobnica. No i drobnica, resztę wypuszczamy. Wszystko wypuszczamy z powrotem do wody.
jesteśmy już w samochodzie. Jak widzieliście, tych ryb było naprawdę sporo. Chyba żeśmy mieli więcej niż przewiduje regulamin. Bo te płocie rzeczywiście były bardzo grube. No i powiedzcie sami, to był fajny, udany dzień. Michał pobił swoje BP, 36 cm, 36,5. Na pewno jest bardzo zadowolony. Jestem zadowolony! Tak ja! Jest zadowolony, jest, jak, tak, widać. Tak jak widać. Jest zadowolony, tylko on nie potrafi pokazywać swoich skrytych, głębokich emocji. Jedziemy jeszcze zobaczyć na Odmuchów, czy jest lód, czy już szedł, bo trzeba zmienić miejscówkę, jakieś otoczenie. Ile razy będziemy tutaj na tą Nysę przyjeżdżać? Chociaż ja chcę też złowić dużo płoć, jeszcze nie było mi to dane. No, nie zasługujesz. Ale 33 cm tydzień temu złowiłem, więc nie jest tak źle. Wystarczy. Dobra, niech będzie, że na razie mi wystarczy. Idziemy zobaczyć na Odmuchów, czy jest lód, czy nie. Więc jeszcze się zobaczymy na chwilę na wale koło smażalni. Idziemy zobaczyć właśnie, czy jest lód. Wspinamy się koło smażalni po schodach. No, żeśmy tu jeździli swego czasu na ryby i żeśmy ładne ryby łowili. Trzy lata temu, bo dwa lata temu wody nie było i teraz od roku jest woda. I teraz powinny się zacząć porządne brania tutaj. No i już tutaj coś połowili ostatnio. Michał też tutaj swoje pierwsze duże leszcze już złowił, bo był na nocce, tylko troszeczkę wyżej na Ściborzu. Dlatego jak nie będzie już lodu, to zapewne za tydzień lub za dwa tygodnie przejadę się tutaj i spróbuję właśnie powędkować i złowić jakiegoś leszcza z jeziora Odmuchowskiego. Też tak sądzę. Tak będzie. Wczoraj było więcej lodu. No wiadomo, no jest cieplej, noska tutaj ciepła było bardziej. Bo tu był tylko taki przesmyk mały. A już jest duży taki przesmyk, jak widać. Ale nie wieje, dlatego nie ma tego. Wczoraj wiało trochę. Trzy dni nie będzie. Jak będzie wiało, to nie będzie. Nie, przy tej temperaturze co jest teraz? Ale musi wiać. Mówisz? Nie będzie wiatru, to będzie jeszcze przez dwa tygodnie. Dobrze, panie znawco, dwa tygodnie. Zapraszam do domu. Do domu? Mogę jechać już do domu? Możesz jechać do domu. Dobrze, twoim samochodem. Wędki jedziemy sprzedać, wędki jedziemy jeszcze. Jedziemy jeszcze wędki sprzedać. No, to jedziemy sprzedać, a później do domu. Tak jak Michał powiedział, jedziemy jeszcze sprzedać ultrafiolety 3,60 do 90 gram wyrzutu, tak? Dokładnie. Michał dwie wędki sprzedaje, dwa federy swoje stare, ma już nowe, którego jednego już dzisiaj ochrzcił, przetestował, pobijając swój rekord płoci. No i z kupcem jest umówiony na dzisiaj właśnie, gdzieś na godzinę 13, więc jedziemy, jeszcze je szybko sprzedamy. Wędki zadbane, więc nabywca, jeśli ogląda nasze odcinki na kanale Giętka Wędka, to Cię pozdrawiamy w każdym bądź razie. My przytulimy Twoje pieniążki, może ja też, a Ty będziesz miał dwie porządne wędki, które nie są jeszcze uszkodzone, a w sumie sporadycznie były przez Michała używane, z tego względu, że on jest bardziej karpiarzem niż federowcem. Ile w tamtym roku na nie połowiłeś? Może z 5 razy? No może, nie wiem. No. Nie liczę. Nie liczysz tego? Nie liczę tego. Nie zapomnijcie zostawić łapki w górę, subskrypcji. Widzimy się w każdą sobotę o godzinie 16. Trzymajcie się, cześć! Cześć!